zgłasza Redeco. www.redeco.pl. 7 meczów i 7 porażek, każda różnicą co najmniej 30 punktów. Ostatnie miejsce w tabeli po 7 kolejkach. Młody zespół koszykarzy Gimbasketu z pewnością nie jest faworytem derbowej potyczki ze Śląskiem. Zakładałem, że pierwsza runda będzie dla nas bardzo trudna. Najważniejsze jednak, że robimy postępy, mówi szkoleniowiec Gimbasketu. Ja zdawałem sobie sprawę też, że wrzucam chłopaków na głęboką wodę, ale myśląc o ich rozwoju, uważałem, że nawet te porażki 30, 40, a nawet 60 punktów, one mogą przynieść im bardzo dużo dobrego i to, co powiedziałem, z meczu na mecz zaczynamy grać coraz lepiej i nawet ostatnia nasza potyczka z Gliwicami i szczególnie trzy pierwsze kwarty naprawdę toczyły się między dwoma, no tak by wynikało z przebiegu w ogóle poszczególnych kwart, jak równe z równym. Natomiast niestety padliśmy w czwartej kwarcie i mecz się zakończył różnicą 40 punktów. Robert Kościuk podkreśla, że dla niego ważniejsze niż wyniki miejsce w ligowej tabeli jest rozwój młodych zawodników. Pytanie tylko, czy seria wysokich porażek nie wpłynie negatywnie na psychikę koszykarzy Gimbasketu. Te wszystkie nasze porażki mogą mieć jakiś wpływ na psychikę w ogóle moich zawodników. Natomiast ja uważam, że jeśli ktoś się załamuje po porażkach, po tylu porażkach, myślę, że się chyba nie nadaje w ogóle do sportu, bo myślę, że wielu jest znanych zawodników, którzy przeżywali w swojej karierze mnóstwo porażek i nie potrafili wygrać, a jednak podnosili się z tych porażek, a szczególnie tutaj akurat, kiedy mówimy cały czas o rozwoju. Ja nie oczekuję zwycięstw. Oczywiście, że chciałbym wygrywać, bo jestem człowiekiem, który wiele wygrał w swojej przygodzie koszykarskiej i chciałbym, żeby moi chłopcy też wygrywali. Natomiast uważam, że frycowe trzeba zapłacić. My w tej chwili płacimy to frycowe. Choć mało kto stawia w derbowej potyczce na sukces Gimbasketu, Robert Kościuk liczy na sprawienie niespodzianki. Tym bardziej, że prowadzonym przez niego zawodnikom zdarzyło się już w przeszłości utrzeć nosa faworyzowanemu Śląskowi. Faktycznie zdarzało się w naszej przeszłości, że kilka razy wygraliśmy z zespołem Śląska-Wrocław. Myślę, że trenerzy doskonale o tym pamiętają, bo akurat prowadzili również te zespoły młodzieżowe. Natomiast faktycznie w tym sobotnim spotkaniu faworytem jest Śląsk Wrocław, który już w tym sezonie wygrał dwa mecze ligowe. My nie doznaliśmy jeszcze tego zaszczytu, natomiast mimo porażek uważam, że z meczu na mecz gramy coraz lepiej i ja wierzę w to, że ta nasza lepsza gra, poprawa naszej gry przełoży się na zwycięstwo właśnie w sobotnim spotkaniu. Derbowy mecz koszykarzy Gimbasketu ze Śląskiem 23 listopada o godzinie 19 w hali przy ulicy Wojciecha Zbrudzewa. Wstęp jest bezpłatny. Nowe centrum zgłasza Redeco. www.redeco.pl